Halo? No cześć. Nie, sorry, nie mogę wyjść. Nie, teraz sobie chwilę gram, ale zaraz muszę myśleć nad filmem, bo się zgłosiłem. A pani taka jedna pytała się, kto by nie chciał zrobić filmu. No i ja się, jak zwykle wiesz, nie potrafił siedzieć w miejscu i się zgłosiłem. Ty masz pomysł? Jaki? Nie, to nie przejdzie. To musi być coś, co nas dotyka, interesuje, albo co nas intryguje. No. Musi być coś mocnego. Co? Paweł! Pawełku! Już idę! No dobra, muszę kończyć, rodzice mi wołają. Cześć. Wyrzuć proszę śmieci. Dobrze. Tutaj no, bo dzwonił Łukasz i pytał się, czy będę mógł być na Orlik. A lekcje? Zrobione. A ten film? No nie mam weny, nie wiem co zrobić. Tyle nauki jeszcze jest do tego. O, nie kochane. Jeżeli się zadeklarowałeś. Nie, spokój, jeżeli nie. się zadeklarowałeś i zgłosiłeś, to to zrobisz. Wymyślisz coś. No nie. Wymyślisz coś, a chłopcy poczekają na Orliku. No nie! Proszę bardzo, śmieci dla pana. Proszę. Mama, to poczekaj, ja ci pomogę. Nie, daj spokój. Poradzę sobie. Zwróćmy w kupę! To twoja kupa tu! Ja nie mogę, no. Wiem, o czym zrobię film. Cześć, Łukasz. Wiem, o czym zrobię film. Kamila? Mam pomysł na film. Jaki? Zrobimy film o psich kupach. Co? Tylko nie to! Ja tego nie będę nagrywać! Trudno, zadeklarowałaś się. Wiedziałaś, że mi pomożesz. No dobra. Jutro, okej? No pewnie. Piękny Kwidzyn, wiele zabytków, wiele zieleni, ale też niestety wiele psich odchodów. To jest nasz problem, z którym musimy walczyć. Pamiętajmy o tym każdego dnia. Nawet środek miasta nie uchował się od tego. Kupa duża, z rodzaju popkowatych. Kupa duża, z rodzaju świeżynka. Kupa duża, z rodzaju gigant. Uf, 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 uf. Kupa duża, z rodzaju super gigant, gigantowata. Kupa mała, z rodzaju mała czarna. Te kilka kup znalazło się na takim obszarze, takim małym. A ile kup, czego wszystkiego nie wyliczyliśmy. Pomyśl o tym, że ty mógłbyś wejść w nie wszystkie. Za każdym razem, kiedy twój pies robi kupę, miej przy sobie woreczek. O nie, zrobiłaś kupę.
Ja pani pomogę. Dziękuję, że mi pomogłeś. Przynajmniej ty miałeś dwóleczek, bo mi się skończyły. Proszę. I zapomniałam woreczkę dla ciebie, ale na szczęście ten pan nam pomógł. Noś przy sobie woreczek, to się naprawdę opłaca. Urząd Miasta w Gdynie przypomina. Noś przy sobie woreczek. Pamiętaj o tym, że te kupy mogły być twojego psa. W każdą z tych kup na takim małym obszarze to malutki trawniczek. Mogłeś wejść. Rzeczą, którą możesz zrobić dla społeczeństwa, jest leżenie przy sobie woreczka i sprzątanie kup po swoim psie. Tym najbardziej pomożesz swoim sąsiadom z Kwizyna. To twój obowiązek, twój pies. Twój pies, twoja kupa. Jak ci się to podobało? No niestety ciągle bardzo aktualny temat i problem w naszym mieście. Mam nadzieję, że ten film w jakiś sposób wpłynie edukacyjnie na mieszkańców naszego miasta. A wy jesteście na dobrej drodze, żeby wskazać ten problem, ten kłopot. To jest chyba kłopot, tak to trzeba nazwać. No, ale powiem szczerze, że spotkałem kiedyś osobę, która miała woreczek. Tak samo jak ja. I to jest bardzo pocieszające. I to jest naprawdę bardzo radujące serce, że są ludzie, którzy już dzisiaj wiedzą o tym, że trzeba sprzątać po własnym psie. Ale to jest bardzo mało tych osób. No dobrze, to my udało się na sprawę. Brawo za film, brawo za pomysł. Dziękuję. Powodzenia życzę.